I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowego patcha i tym razem mamy na tapecie aktualizację z numerem 0.11.4, w której do wczesnego dostępu wchodzą nam krążowniki liniowe francuskie od tierów 8 do 10 i we wczesnym, we wczesnym dostępie, chyba tak, no i jako pełnoprawne drzewko wchodzą nam już włoskie niszczyciele. To chyba tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze rzeczy, które ten patrz nam tutaj przynosi. Tak by się mogło wydawać, ale nie będę omawiał francuskich krążowników, no bo to są okręty bardzo podobne do stylu gry dunkierki. Mamy tutaj Sherburg, podobny do okrętów typu Dunkierka, właśnie. Oj, nie tutaj chciałem. I tak, co my tu mamy? Kaliber 305 na 8, 330 na 9. I 330 również na dziesiątce, także tak to wygląda. Raczej do grania na dziób, inaczej ciężko będzie coś z tego okrętu wykrzesać. Wybaczcie za stukanie, ale jeszcze remonty trwają tutaj w bloku. Włoskie niszczyciele już jako drzewko technologiczne pełnoprawnie. Nadal trwa budowa w stoczni okrętu, także będzie można go niebawem sobie ukończyć. Nie wiem czy w tym patchu, czy w kolejnym, ale już coraz bliżej końca. Wyścig zbrojeń, szanowni państwo, w bitwach losowych i kooperacyjnych to jest akurat niewątpliwy plus, ze względu na to, że sam tryb bardzo lubię, wyścig zbrojeń, bo jest troszeczkę bardziej dynamiczna rozgrywka. To jest jeden aspekt wprowadzenia tego trybu na losóweczki, a drugi aspekt to jest tutaj zapisany. Wraz z dodaniem wyścigu zbrojeń do bitew losowych i kooperacyjnych dezaktywowaliśmy tryb epicentrum, także doczekaliśmy się, no, szanowni państwo, wreszcie tego kurestwa tutaj nie będziemy musieli grać. Będzie dostępny ten tryb w bitwach okrętów tieru 9, 10 i super okrętów na określonych tutaj mapach. Także trochę tych map tutaj się przewinie. Aktualizacja minimapy. Tutaj widzę bardzo przydatna rzecz, bo spójrzcie, że będzie można pingnąć sobie nie kwadrat, tylko konkretne miejsce i to jest bardzo dobre, bo czasami nie bardzo wiadomo dokładnie o co chodzi, a tak jakiś okręt się pokaże, będziemy mogli dokładnie okręt wskazać nawet z daleka. Także to plusik, jak najbardziej. Bitwy klanowe. Kolejny sezon. Co ograniczenia będą zawierały? Brak lotniskowców. Piotr Pawłowski, Kleber wyłączone. Jeden pancernik na drużynę i nie więcej niż dwa superokręty na drużynę. Także będą te superokręty również tu w bitwach klanowych grane. Bitwy rankingowe. O tym już Wam wspominałem, ale jest to dosyć poważna zmiana. W tym sezonie będziemy grali 8-9 w formacie 6x6, ale warto zwrócić uwagę na to, w brązowej lidze gracze, którzy zajmą dwa pierwsze miejsca w przegranej drużynie zachowają gwiazdki, czyli dwóch graczy, a nie jeden. W lidze srebrnej tak jak było do tej pory, bez zmian. W przegranej tylko pierwszy zachowuje gwiazdkę. W lidze złotej wszyscy z przegranej drużyny tracą gwiazdkę. Napisali tutaj, że zrewidowaliśmy liczbę gwiazd potrzebnych do osiągnięcia pierwszego stopnia, także. Ilość bitew rozgrywanych średnio ma się teoretycznie nie zmienić, no ale zobaczymy jak wyjdzie w praniu oczywiście. Ja bym troszeczkę jeszcze tutaj nawet pozmieniał tę dystrybucję gwiazdek ze względu na ostatniego w drużynie wygrywającej, bo często się zdarza tak, że ktoś sobie wciśnie 4 razy w uginie jak gówno, i tak dostaje gwiazdkę, bo drużyna wyciągnie. Także takich tych też bym eliminował. No i co tam? Kolejny etap testowania okrętów podwodnych. Jak widzicie znowu pojawia się kwestia tego pingowania, gdzie pojawia się taki, taka łuna na wodzie, z tym, że na razie to było dosyć mocno nieprecyzyjne, bo nawet jeżeli robiliśmy ten zrzut bomb głębinowych w to miejsce, to no, rozrzut był bardzo duży tutaj. i Przeważnie można było tego okrętu nie trafić. Co dalej? Tutaj mamy przycisk, który nam daje jeden dzień kąta premium. Zbrojownia. Chodzi nam, szanowni państwo, Makleburg, czyli taki Brandenburg tylko na tierze 10. Mamy tutaj 16 dział kalibru 305 mm w poczwórnych wieżach, także będzie tych wież 4 szybkość, podobno przyzwoita, celność podobno przyzwoita również, ale nie mamy tutaj dużej puli HP i nie mamy sondy hydroakustycznej. Okręt dostępny za stal, za 31 tysięcy jednostek węgla, w matko stali, także no dosyć drogo, jak na okręt, który mamy bardzo podobną wersję jako okręt premium, także no, no, ja bym chyba nie wziął, nie? Mało, mała, mało pola, mała pula HP, pytanie jeszcze, jak sekundarka wdegra. Ale to już jest sprawa do sprawdzenia w bitwie. Azur Lane. Czy kogoś to jeszcze interesuje? Okręty Aurora i Azuma zostaną dodane do World of Warships. I to tyle, jeżeli chodzi o interesujące mnie tutaj rzeczy. W zasadzie to by było i tak za dużo. Co więcej, kamuflaże. Nowy kamuflaż na Bleka. Do testów wchodzą krążowniki liniowe brytyjskie. Również z dwoma wersjami krążowników. Pancernika, bo to jest jako pancernik traktowany tutaj w grze. W dwóch wersjach wchodzi dziesiątka, wchodzi superkrążownik niemiecki do testów. I co tam jeszcze? Tutaj nie za wiele się zmienia. Ogólnie warto jeszcze zerknąć w zmiany w balansie, gdzie to się tutaj znajduje. O, zmiany w balansie, zobaczcie: skracają czas trwania radaru na amerykańskich krążownikach z 40 sekund do 35 na desie. Buffalo również z 35 do 30, także po 5 sekund urwali. Boltimore z 27 do 25, to z takich bardziej znaczących rzeczy. Ragnar wydłużono czas przeładowania baterii z 3,2 do 3,4, także 2,0 sekundy. Yang dostaje sporego buffa, Szanowni Państwo. Dodano sprzęt eksploatacyjny przyspieszenie przeładowania torped. Bardzo dobrze. I, yy... No i tutaj jeszcze pewne zmiany w superlotniskowcach, bo Eagle dostaje dłuższe przeładowanie eskadr taktycznych i jednych i drugich yy, i samolotów szturmowych. Także w tym materiale chyba wszystko będzie, co chcieliśmy tutaj omówić. Z mojej strony wszystko, zapraszam do komentowania. Dzięki i na razie.